Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Jestem Wojtek. Jestem. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć inną grę znowu. Jaką? Oczekiwanie. Don't Starve. Ale Stardew Valley. Ja się zawsze myliłem w Stories of Seasons. To jest łatwo się pomylić. No. Cygana jest dzisiaj. Uuu. Mój kotek jest! O, właśnie, mamy odblokowaną już kopalnię. A, bo tylko ta dostaje. Tak. Znalazłem go przed moją farmą. A ten już zbiera, jedzie tam. Ty czyżby na twojej farmie zamieszkał kot? Tak. Dobra, mam kota. Gitowa. Dobrym kotem, no zobaczymy. Dobra, filmik koniec. Też mam maila. Tutaj musisz zebrać te rzeczy, żeby ci też zaliczyło dodanko. Tylko De? Jeżeli będziesz miał złotego tego parsnipa, to go zostaw. Dobrze. Wrzuć go do tej skrzynki tutaj na rogu. Ja mam srebrny tylko na razie. Jak będziesz miał złoty, to zostaw. I tutaj trzeba podlać. Nie, mam wszystkie srebrne. No wszystkie sprzedaj. A jeden jest bez w ogóle gwiazdki. A to wiesz co, czekaj, to tego bez gwiazdki zostaw. No dobra. 11 ich mam. To z 5 zostaw. 5 zostawiłem. Halo skrzynka. Zdążę. Ja nie widzę tego kota. Ja też go już nie widzę. To jest z domu. Dobra, wszystko podlane. I nie wszystko podlane, podlej to, co jest jeszcze nie ogarnięte. Tak? Aha, bo nasionka masz, tak? Tu. O! Brak wody. 22 miejsca mamy do zasadzenia. Jeśli 12 lat trzeba kupić. Dobrze. Czekaj, kilo wezmę, wędka mi niepotrzebna, siekiera też nie, bo dzisiaj idziemy do kopalni. Tak, też muszę to zrobić porządek. Konewka, nie kilo, tak, to nie, kosę zostawię i na drewno... Motykę czy kosę? Kosę zostawię, co nie? Kosa niepotrzebna, no. Ale możemy sobie pójść jeszcze na dół, bo cyganka dzisiaj ma otwarta. Kosa niepotrzebna, czy potrzebna, czy motyka? Nie, kosa, motyka i kilof. Motyka, dobra, kilof. Czekaj, bo się zgubię przy tej wieśniaczce. Muszę iść tędy. Całkowicie na dół? Tak. I potem, jak wyjdziesz na dół, to w lewo. A to czekaj, może tą Leilę od razu zaliczę. Możesz. A mi potem znowu ucieknie. Właśnie to wiesz co, nawet nie ma sensu tutaj iść, bo ona nic nie ma ciekawego. Ale może odwiedzić Lię i później trzeba iść do miasteczka, ogarnąć wszystko. Zamknięte. No bo o tej porze ma zamknięte. Ja do miasteczka. Ona powinna niedługo wyjść tą. Co, może o 11, czekaj. Czyś jak stalker. Stalker? Dobra, nie wychodzi, wychodzę stąd. W któryś dzień ją załatwię tam. Brzmi jak ten. No, jak się nazywa? Jak co? Jakaś mafia. Rzepowa. Rzepowa. Ziemniaczana. Dobra, ja tu gadam z ludźmi. Aha, śmieci mam im załatwić, dobra. To w ogóle na billboardzie jest zadanie, widzę. O, nie mów, że widziałeś. Znaczy nie, bo możesz wejść, jak wejdziesz Escape, masz taki kalendarz i billboard, możesz to zobaczyć jakby za nim, to też z moda. Ale nie zrobimy tego, bo on potrzebuje żelazo, a żelazo to jest na poziomach 40 plus kopalni, więc nie ma sensu nawet tego brać. Harvey, z nim pogadałem, dobra. Tu pan starszy, podejdzie pan do mnie.
Dobra, kilka śmietników ogarnąłem. W ogóle będziemy potrzebować chyba 300 czy 400 drewna, żeby naprawić pomoc. Aha, to ty! Boże, ci chciałem kliknąć, żeby cię zaliczyć. Nie, dziękuję! Nie opieraj się. Idę nam kupić nasiona. Dobrze. I od razu... Ej, no babcia zablokowała mi wejście w sklepie. Dziękuję, babcio. Ile tam mówiłem, że 32, tak? No. Dobra, to się wypukaliśmy z pieniądza. O, dostałem, mam początki, wszystko zrobię. To robimy. Dostałem stół. Czyli poznałeś wszystkich w takim razie. Hodowla zwierząt, kurnik, miedź, osiągnąć pierwszy poziom rolnictwa, dobra. Wychodzę, czyli co, mamy ścianę kopalni? Tak, możesz już iść, ja tu resztę to ogarnę już. Chociaż ja się zastanawiam, jak to jest z wbijaniem znajomości z poszczególnymi NPC-ami. To się nam liczy łącznie? Czy to się liczy oddzielnie? Chyba każdemu oddzielnie. Dobra, no to ja w takim razie się zapoznam z Caroline, no to ja będę mieć recepturę na tą trawę. Dobrze. Ja jej będę dawać gifty, bo by się na tym sfokusować. A tu nie przejdę. Czy ja w ogóle to przejdę jakoś? Do góry. Ale źle jestem. To za bezdomnym. Dobra, zrobiłem wszystko. Wezmę jeszcze do Fodin, gdzie jest Caroline. I tu teraz. Aha, tu nie ma przejścia? Co? Gdzie nie ma przejścia? Boże, trzeba by, żeby na jakieś dwie wysepki se wlazł. Tomek, co jest z tobą? Naprawdę nie pamiętasz tej gry? W ogóle zero, nic? Nie no, coś wszystkie tym... sezony, żeś u mnie podobno obejrzał. Wszystkie, co do jednego. Oprócz tego na jednym obecnego, no. To rampa na jednookiego. Dobra, ja też mam introduction do wszystkich. Jest kurde Caroline. Jestem spod dobrej rody, dobra. Może weź to, może się przydać, dzięki. Dostałem miecz! Pierre, Harvey Pierre. Where is Caroline? Dobra. No to ja wchodzę. Ciekawe, za którym razem znajdę ten przejście. O! O, dostałem awans. Ładnie. Tylko tu jest coś chyba więcej. Przejdźmy się pierwsze. Tak, to są jakieś rudy. No, opartego nie mam przejścia. Nie widzę nigdzie Caroline. Ja też wiem, ciężko znaleźć. Chyba tu jest. O, znalazłem coś białego, co to jest? Kwarc. Uuu, 888. Dobra, taki skrzynki to rozwalić. Już idę do ciebie. Chyba to bije jakiegoś potwora, chyba. Glutek! Dalej żałuję, że nie mam moda na health bary. Jest. W sensie, krótka. Że widzisz taki, wiesz, pasek, nie? No. Dobra, to skrzyneczka. Tylko ja za chwilę będę w punek pełny. Niestety.
A jeszcze mam trochę życia. No tutaj kurde... część rzeczy można powyrzucać po prostu. Wiedziałem, że tu będzie. A to tak zawsze jest. Tych takich okrągłych kamieni nie rozwalaj, bo one są na dwa. No właśnie zauważyłem, że właśnie tak dużo jakoś biją mnie. O, jak podskoczył do mnie gluciol! Pamiętaj, że prawie wszystkie myszy masz blokadę jakby co. A, no jak w każdej grze. Tak. Nie ominie mnie ta blokada. Nie. Są tam jakieś rudy? O, geodę mam. Dobrze. Ale tu czemu żeś nie wykopał klejnotu? Klejnotu? To był klejnot? Tak. Znalazłeś przejście? Tak. O, mamy z windą. No, do ściany. Ja już nie zbieram. No ja już w sumie też nie... O, jest przejście. Idziemy już tym przejść? A nie, to jeszcze jest. To nie wiem w sumie, bo ja już nie mam miejsca. Ale może się jeszcze coś tu uda zebrać. O, czy są skrzynki? Czy tu jest coś ważniejszego. Marchewka? Nie, kwiatek. Ojej, czekaj, sapa wyrzucę. Party hat. O, ja sobie założę. O, mam pierścionek. Ametyst, geod. A może masz geod, to ci dam. Nie mam geod. A rudę miedź masz? Mam. Albo kwarc? Mam. Jak go wyrzucić, dać tobie? No, przerzuć po prostu. Tomek, escape, klik i wyrzucasz z ekwipunku. Aha! Ja to podniosę. Aha! Ja się dziwię, co mi serduszko z tobą wyszło? O, geoda znowu. A my zdążymy dojść do domu? Idę do windy. Znaczy winda, że możemy zejść jeszcze piętro niżej, ale... No już wychodzę. To idź już do domu. Jeszcze tutaj może ogarnę. Zobaczmy, może coś jeszcze będzie. Co, to tak, geod nie sprzedaję. Nie, geod nie sprzedajemy. Ametyst? Właściwie te wszystkie na razie możemy posprzedawać, dlatego że to bardziej nam jest hajs potrzebny niż do oddawania do muzeum. Czyli robacze coś tam też mam sprzedać? Robacze okay. Mięso? Nie. Robacze mięso? Nie. Jaskiniowa marchewka? Możesz sprzedać. Co tu jeszcze mam? Zmieszane nasiona zostawię, węgiel zostawię i rudę zostawię, dobra. To węgiel i rudę wrzuć tam do tej skrzynki przed piecykiem. Jak zdążę, no. Tylko kwarcu tam nie wrzucaj. Mhm. Nie wiem, czy zdążę. Jak zarobimy w miarę sporo, to będzie trzeba kupić sobie plecaki. Mhm. Bo one tylko po tysiaku są. Ale myślę, że dzisiaj sporo zarobimy, bo daliśmy sporo tych. Aha, ten już tu jest. A którędy ty poszedłeś? W dół. Domem poszedłeś? A metys miałem sprzedać, tak. Z górą jest szybsze przejście tutaj. Ja nie rozumiem. Do pieca mam dorzucić, tak? Tak. A nie, tutaj do tego, dobra. To geody będę mieć ze sobą, to będziemy otworzyć później. Dobra. Dobra, idę do łóżka. No ja też już śpię. O, Kleo śpi. Poziom górnictwa 1, dobra. Nowa receptura wytwarzania bombek. Ja farmingu wbiłem. Ile mamy? Nie wystarczy nam na dwa plecaki. No to chociaż ale jeden coś, ale coś się sprzeda, to... Może będzie. Z geod jeszcze będzie przecież. No. A nie, za geody płacę, żeby otworzyli. A no to. Dobra, to ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję naszego kanału. Był znowu Wojtek. Wiem. I byłem też ja. Widzę następnego razu. Pa, pa. Pa.